Zobaczcie na to. Na zewnątrz. Zaszroniona. Wymusimy defrost. Startuje. No i zaczyna się. Parownik biały. No i mamy koniec defrostu. Zaraz się wentylator uruchomi i przełączy zawór. Patrzcie teraz, jaka różnica. To już parownik się z gazem wyrównał, zewnętrzna jest policzmy teraz COP. Patrzcie, wcześniej było 36,5, 32,4 powrót. COP wychodzi 3,10. Ze wzoru, do którego jest między innymi rana delta, przepływ wody, pobór prądu, ciepło właściwe wody, gęstość wody. Z tego liczę moc wymiennika i właściwe COP. Pobór mniej więcej był taki sam, temperatura zewnętrzna się nie zmieniła, to było tylko przed defrostem i po defroście. Zmieńmy teraz dane po defroście, o ile zwiększyło się. 38,5. Tutaj było 32. Patrzcie, jest różnica ogromna. Z tego wniosek czyste lamelki znacząco podnoszą wydajność waszej pompy. Jeżeli jest zawalona, to żeby nie wiem co, to cudów ona nie narobi.